pisma, za które będzie czytać, zginęło, niekoniecznie walcząc, ale zginęło, bo znalazło się w takim, tak jak mówię, w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Teraz tak, wiecie o tym, że II wojna światowa wybuchła kiedy? Marcel. Kiedy wybuchła II wojna światowa? Dzień dobry, dzień dobry. Przedstawcie się, skąd jesteście? Jesteśmy z Sadku Kostrzy. Prowadzić wywiad o tutaj uroczystościach, jakie są związane tutaj z pomnikami, znaczy też z wojnami, tutaj drugą wojną światową, pacyfikacjami. A co chciałabyś zapytać? Konkretnie? Czyli są jakieś święta właśnie związane z tym, na przykład z pacyfikacjami. To znaczy jest tu pomnik koło szkoły, więc młodzież na początku września z okazji rocznicy robi tam akademię, różne uroczystości takie, to się odbywają. Odbywały się jeszcze tam na Wadzyniu, nie wiem, musielibyście tam chyba podejść i zobaczyć. Jest jeszcze pod kamieniem, ale tam się w sierpniu. Także no ja jestem taka powojenna, także no, ale tu pod pomnikiem owszem odbywają się i przeważnie urządza to młodzież szkolna. Wasi koledzy i koleżanki. No i co jeszcze? Jeszcze chcecie coś? Macie jeszcze jakieś pytania? A to chcieliście. Ktoś dba o ten pomnik? Ktoś przychodzi czyści? Tak, młodzież szkolna. Tak, tak, tak. Oni dbają o ten cmentarz tutaj i o pomnik. I o tamte też. To przeważnie szkoła się interesuje. No mój wujek, mojej mamy brat był partyzantem z tego, co z takiego opowiadania, no bo to są już ludzie, których nie ma już na tym świecie. Więc mało się możemy dowiedzieć, ale był. Był, bo moja mama pochodziła tam, pod lasem mieszkała i tam byli partyzanci, więc oni, ta rodzina im pomagała i brat mamy był w partyzantce. No, to znaczy, tak, tata opowiadał wiele, moja siostra jest też nauczycielem historii, więc... Dużo by wam powiedziała, no ale jej nie mam. Także... A pamięta pani, co do pani opowiadała, albo tak mniej więcej? To znaczy, no więcej tato opowiadał o wojnie, jak partyzanci tu byli, jak walczyli, jak nawet była stodoła, gdzie ojciec nam pokazywał, że są ślady od kul, że pokazywał nam miejsce, w którym zabili partyzantów Niemcy. Także takie, no, były takie, tylko człowiek się tak mało zagłębiał w to. Szkoły podstawowej w Sadku. I mamy zadanie przeprowadzić wywiad z no, przechodniami. No, to zadajcie jakieś pytania. A co chcielibyście zapytać pana? No. Czy pani kiedy pamięta, czy w pani rodzinie się coś opowiadało? Wypowiadam, że u mnie w czasie wojny zginęło rodzeństwo mojej mamy, dwóch braci młodych, jeden ma 18, 20 lat, zginęła babcia, bo to było, tu w Wadzyniu właśnie było takie, tak dobrze mówię, Wadzyń, tak, tak. A tutaj właśnie zginęli, a ciocia taka miała 9 lat i dała rady, uciekała przed kulami. Kule świstały za nią, ona przeżyła. Miała żyć i przeżyła. No a dwóch braci właśnie zginęło, no i tak bardzo babcia przeżywa, no bo dwóch braci na jej oczach zginęło. Młody chłopaki, 19, 18, 20 lat, no to przecież to jest naprawdę straszne, nie? Przeżycie dla takiej matki, nie? No ale co córki jeszcze jej zostały. No i także właśnie często o tym wspominam, w tym Wadzeniu właśnie, że tutaj właśnie jakoś się znalazły w jakiś sposób, że właśnie no ta jedna przeżyła, a tych dwóch braci właśnie zginęło. Chyba uciekali ze skrzydły. I tu pochowanie właśnie wspólnej mogile takiej, bo tu nie chowali osobno, tylko jest taka wspólna mogiła pochowana właśnie tutaj w Krzyżycu. To często się właśnie dawniej jeździły z mamą, no na wszystkich świętych się zniczy, nie? A czy ktoś z pani rodziny był jakimś partyzantem? Nie.
poza tym to nic nie słyszałam, żeby tu był partyzantem. Jeszcze? Czy jakoś to święto jest na Skrzydlej, czy gdzieś tych osób, które zginęły? Jakieś, upamiętniesz jakimiś uroczystościami tych właśnie... To znaczy się tak, pod śnieżnicą co zginęli, to jest. Czasem msza właśnie we wrześniu bywa. Tam były, to był budynek kolei, to sprzedali, tam właśnie to jest takie... Tarawice koło tego tam właśnie było, no, pamiętniące to wydarzenie, nie? I ten pomnik tam jest też na woli o tej pacyfikacji z 5 września. Koło Grulińskich, państwa Grulińskich, jest też taki duży pomnik upamiętniający. Tak? No i cmentarz Skrzydnej nad szkołą, tam też jest taka duża tablica, tam właśnie dużo ludzi, co zginęło właśnie w czasie wojny. Na tym starym cmentarzu za szkołą. Tam, w tamtym roku, w Dzień Zaduszy, przeszłam się tam, no tak właśnie tacy młodzi ludzie z dziećmi, tak jak się czyta te daty, nie, no to tak właśnie, tak przykro, tak właśnie, jak to ludzie tak zginęli, nie, mieli całe życie przed sobą i niestety wojna popłynęła, nie. Przykre takie, no tak byliby, nie, przyszła wojna, no i niestety, no, giną rodzice, giną dzieci, no to nie ma, że ktoś jest stary, młody i może żyć, tylko tego nie ma, nie wybiera. Jak na Ukrainie teraz, nie ile ludzi, mniej dzieci, takich niewinnych ludzi przecież, nie? Bo to są niewinni ludzie, związani z... niczemu nie strach, my przechodzimy tutaj, ktoś strzela do nas, nie? To jest straszne, nie? Także dobrze, że nie przeżyliśmy wojny, żeby tego nikt nie przeżył. Bo właśnie zawsze moja mama wspominała, czy ciocia, że no, to było straszne, po prostu jeść się chciało, głód był, no okropne rzeczy po prostu. To się nie da, nie wierzy, nie chce się wierzyć w ogóle, nie? My nie jesteśmy głodni, nie jesteśmy głodni, może nie mamy cudów, ale głodnie chodzimy, one były bardzo głodne, nie mieli co jeść w ogóle. Tak jest. Straszne. Także tyle. Yeah.
oczy pani.